Dzień dobry, dzień dobry, drodzy Państwo. Witam się z Wami wyjątkowo nie kawą. To nowość chyba, jak chodzi o vlogi, ale dzisiaj nie miałam za bardzo czasu, żeby kawę wypić rano. No ale za chwilkę, jak zobaczycie, będę kawę piła, ponieważ zabieram Was ze sobą na paznokcie. I jeszcze chciałby się z Wami przywitać kofek: oczywiście tym, co umie robić najlepiej, czyli. Dajem dzióbka, tutaj już się ubrałam w kurtkę, bo słuchajcie, pomimo tego, że czerwiec to dzisiaj wyjątkowo chłodno, wsiadam sobie do taksówki i właśnie jadę w stronę e, Pani Ewy. Już nieraz e, pokazywałam Wam ujęcia z tego miejsca, ale jeszcze zanim trafiłam do Pani Ewy, to podeszłam sobie do takiej małej, no nie wiem jak to nazwać, cukierni, piekarni. Pooglądałam, jakie piękne wypieki, a finalnie skusiłam się na drożdżówkę z jabłkami. Wszystko pięknie wyglądało, pięknie pachniało, no wybór ogromny, ale rozsądek przemówił za jedną drożdżówką. I już właśnie idę w stronę um, salonu pani Ewy. No i jest kawa, duża kawa, do tego jeszcze mieszanka ziółek. No tak aktualnie wygląda moje życie. I są też nowe paznokcie. W ostatniej chwili zrezygnowałam z fręcza, no i znowu jest róż. No, zobaczcie, nowe blond włosy, różowe paznokcie. No, pasuje ze sobą idealnie. Wsiadam w kolejną taksówkę i znów e, jadę. Tym razem e, kieruję się w stronę takiej. No nie wiem, jak to powiedzieć: cukiernia, nie cukiernia, ponieważ swit wypiekami bez cukru. I tutaj byłam umówiona na spotkanie. Zaraz Wam pokażę w ogóle, jakie piękne rzeczy są tutaj w witrynce. Ale wcześniej, jaki piękny wystrój: też dużo różu, kwiaty. Tutaj taki kącik słuchajcie, mini e, KitchenAid, mini blender, urocze miejsce. No i tu mogłam Wam spokojnie pokazać całą salę, ponieważ nikogo nie było. Jeszcze Wam pokażę takie piękne fotele, bujane. No, super to wyglądało. A teraz, już co było w witrynce. Najważniejsze jest chyba to, że te wszystkie wypieki są na erytrolu. Więc, jak ktoś liczy kalorie, no to myślę, że. Bardzo fajna opcja. Myślałam na początku o tym torciku, który Wam pokazywałam, później o jaglance, ale finalnie stanęło na lodach. No słuchajcie, lody bez cukru to już jest w ogóle czad. A teraz jeszcze pokazuję Wam tutaj okolice, gdzie właśnie urządzam gabinet. To jest jak dla mnie najpiękniejsze osiedle w Krakowie, w Nowej Hucie. Tu Wam pokazuję ścieżkę, która prowadzi właśnie do bloku. Jeszcze raz ta sama ścieżka i to już powolutku właśnie z zieleni wyłania się Blog. Za chwilkę zabiorę Was też do mieszkania, zobaczycie, jak ktoś nie widział vlogów remontowych, w jakim stanie w tym momencie jest mieszkanie. Ja tylko przypomnę, że vlogi remontowe są na YouTubie, ponieważ no, każda część trwa około 25 minut. Na Instagramie, na TikToku się to nie mieści, więc te filmiki publikuję na. YouTube, także tam możecie zobaczyć wszystkie moje remontowe e, takie perypetie oraz jak wybieram dodatki do mieszkania, jak wybieram aktualnie podłogi, no i później będzie cała masa innych rzeczy. Wracam do domu tramwajem, ponieważ e, no i tak musiałam wyjść z kowkiem na spacer, także wsiadam sobie. Mam bardzo fajne połączenie e, akurat z tego mieszkania do tego drugiego mieszkania, także podjechałam sobie, tutaj właśnie Kofek cieszy się, że pani wróciła, chociaż później ewidentnie próbował wymusić jakiejś smaczki za to, że mnie tak długo nie było. Miska pusta, smaczków nie ma, no strasznie biedny pies. Chwilkę się pobawiliśmy nową zabaweczką, ma takiego króliczka różowego z Pepką i biedaczek tak sobie usnął z tym królikiem. Boże, jak ja kocham tego psa, no mówię Wam, on jest przeuroczy, ale wystarczyło tylko, żebym wstała i żebym e, zaczęła szykować się do wyjścia. No i okazało się, że Kowek już pospał i zaraz zobaczycie, no właśnie on tak reaguje, jak ja chcę wyjść, cały czas skacze, więc poszliśmy sobie na spacer i tak musiałam iść do paczkomatu, więc Kowek poszedł ze mną odebrałam paczkę, no a później powiem Wam, ogarnęło mi trochę lenistwo i włączyłam sobie serial, który zaczęłam oglądać. E, troszkę przypomina mi The Walking Dead, więc jak lubicie takie klimaty, to myślę, że serial Wam się spodoba. Bardzo fajny, naprawdę. Także ja już jestem na drugim odcinku. No i tutaj żegnam się z Wami już wieczorem, gotowa do spania. Dziękuję Wam za wspólny dzień. Zawsze wszystkie dni z Wami są super, chociaż ja Was nie widzę. Ściskam mocno, jak zawsze, całuję. No i widzimy się niebawem.